Co ty odpierdalasz? A, może masz 12 lat i już jesteś stary. A może masz 20, a wyglądasz jak 50-latek. Nie możesz tak zrobić. Narkotyki bez człowieka nie istnieją. Nie krzywdź innych. Żyją i istnieją ci, którzy potrafią oddać za ciebie życie. Nie jesteś sam. Istniejesz, jesteś istotą ludzką. Martwię się o ciebie. Martwię się o to, że dziecko będzie szło i widziało smród. To twój jebany wybór po prostu. To twój jebany wybór. Nie bądź taką słabą pizdą, która nie ogarnia samego siebie. Ty może doceniany nigdy nie byłeś, no po prostu. A? Może nie dowartościowano ci nigdy. Nie mówiono. Andrzej, Piotrek, Bogdan, Jacek. Jesteś zajebisty. Jesteś naprawdę niesamowitym człowiekiem. Wbiłeś gwoździa, jesteś kurwa czegoś wart. Może rodziców miałeś po prostu, które mają ze sobą większy problem niż ty teraz. I mieli ten problem, też ich nie rozumiano. Może nie szukali ratunku i problemy lądowały na tobie. Ale uważam cię za człowieka, za istotę żywą. I ty też powinieneś uważać się za istotę żywą, a nie istotę, która sprowadza się do padołu, żeby być jeszcze gorszym, niż jesteś teraz. Spójrz, w jakim miejscu ty jesteś, a w jakim miejscu mógłbyś być. Mam to w dupie, kim ty jesteś. Jak ty się prowadzasz, czym ty jeździsz, czy ty w ogóle śpisz, czy co ty jesz, kurwa, mam to w dupie po prostu, rozumiesz? Jesteś dla mnie po prostu nikt nie warty, jeśli sam nie potrafisz walczyć ze sobą. Najważniejszą walkę toczymy ze sobą. Kiedy ogarniamy samego siebie, potrafimy komuś coś dać. Ja ciebie kocham tylko dlatego, że żyjesz. Obchodzi mnie teraz to, co się dzieje tu, w rzeczywistości. Popełniłeś fatalny błąd. Jesteś w stanie spokutować ten błąd. Zejść na kolana i pokornie się przyznać do niego. Już jesteś wart tego, aby spojrzeć mi w oczy, a ja powiem ci, kocham cię. Kurwa, kocham cię, bo żyjesz, stary. Żyjesz po prostu. Ty oddychasz, bije w tobie serce. Na pewno są w tobie wartości i ja jestem w stanie je wyciągnąć z ciebie, mimo tego, jakim patołem się posługujesz. Narkotyki to nic innego jak słabość. Patrząc teraz mi w oczy, powiedziałby się, łatwo ci powiedzieć. A jak to zrobić, tak? Jeśli aż tak trudno tobie walczyć ze sobą, to znajdź sobie narkotyk. Narkotyk, który nie niszczy kogoś, nie niszczy ciebie, tylko ciebie rozwija. Znajdź sobie taki narkotyk. A może to być nawet kościół. Nie, nie promuję oczywiście, prawda? Natomiast znajdź sobie narkotyk, który nie powoduje, że inni cierpią przez ciebie, ty cierpisz sam przez ciebie. Nie wchodź w syf, kiedy cię ładują tam. Nie bądź marionetką kogoś, czegoś. Decyduj sam za siebie. Jesteś po prostu zwykłą marionetką tego, co się dzieje wokół. Jeśli jesteś taki słaby, żeby nie ogarnąć tego, niepotrzebnie to oglądasz w ogóle. Ja bym z tobą popłakał, kurwa. Ja bym opłakiwał twoje ciało, mimo tego, żebyś się powiesił, czy poszedł i się zajebał po prostu. Tylko dlatego, że masz serce. Tylko dlatego, że jesteś naprawdę człowiekiem. Zrozum. Człowiek to walka. Kocham cię takim, jakim jesteś, ale nie pozwól na ten syf. Nie pozwól, żeby ten syf ogarnął twoją głowę, twoje wnętrze, całego ciebie. Nie pozwól na to, abyś wylądował w śmieciach przed tym, jak masz realnie ten wybór przed sobą, widzisz jak przed lustrem i jesteś w stanie po niego sięgnąć.